Cześć, mam na imię Kuba i dzisiaj chciałbym Wam pokazać kilka wybranych nowości z naszego katalogu Wiosna-Lato 2020. Kilka, ponieważ nowości jest około 60, a ja wybrałem tutaj 7 produktów, które wydały mi się najbardziej interesujące. Na przykład ta oto torba, wykonana z bawełny, która przypomina tradycyjne torby na zakupy wykorzystywane przez nasze matki i babcie. Jak widać, to one miały rację, a nie my, zasypując świat plastikowymi workami. Tak jak mówiłem, torba wykonana jest z bawełny, w związku z tym nie zatrujemy naszej planety jeszcze bardziej, a znakowanie możemy wykonać tutaj na tej malutkiej łatce wystającej z boku. Produkt jest też dwustronny, więc jeżeli ktoś chciałby ukryć to znakowanie, wystarczy, że wywinie torbę na drugą stronę. Pytacie, jak to działa? No, jak standardowa torba. Mam tutaj moje śniadanie, chętnie Wam pokażę, jak używać tej torby. Kolejnym produktem z podobnej grupy jest ten oto zestaw dwóch małych toreb na zakupy. Jak widzicie, są zapakowane w prosty sposób. Mamy tutaj dosyć sporo miejsca na znakowanie tam pod drukiem. A po rozpakowaniu naszym oczom ukazują się dwa woreczki, również zrobione z bawełny, w dwóch różnych rozmiarach. Ponownie możemy ich używać w sklepie, robiąc zakupy, zamiast używać pojedynczych worków. Często bywa tak, że każde zakupy, które robimy, kończą się zniesieniem do domu wielu sztuk worków, woreczków i tym podobnych rzeczy. Z tymi małymi workami nie grozi Wam to, możecie ich używać wielokrotnie. Następnym produktem, który chciałem Wam pokazać, jest to oto etui na okulary. Jak widzicie, jest całkiem sporo miejsca w środku. Z łatwością zmieścicie okulary, a także kawałek materiału, żeby na przykład je wyczyścić. Kiedy już nie potrzebujecie pudełka, a okulary trafią na Wasze nosy, przepraszam, niewiele widzę, okulary są pożyczone, możemy złożyć etui do małego, wygodnego rozmiaru, dzięki czemu zmieści się w każdej kieszeni. Następny produkt to długopis wielofunkcyjny SET. Faktycznie jest to zestaw różnych narzędzi połączonych w jedno w postaci tego właśnie długopisu. Najważniejszą funkcją każdego długopisu jest oczywiście funkcja pisania. No i oczywiście ten długopis to potrafi. Ale oprócz tego mamy tutaj końcówkę do obsługi urządzeń elektronicznych, takich jak telefon, tablet. Mamy także ukryty w środku śrubokręt, a właściwie dwa śrubokręty. Jest tutaj śrubokręt płaski i śrubokręt krzyżakowy. Jest tu także czyścik do ekranów oraz możemy tego długopisu również używać jako stojaka na telefon. No, właściwie nie całego długopisu, a nakrętki tego długopisu, przez co nadal możemy nim pisać. Ostatnią funkcjonalnością tego długopisu, a właściwie dwiema funkcjonalnościami, są dwie linijki. Jedna jest w calach, druga jest w centymetrach. Warto wspomnieć, że te wszystkie funkcjonalności połączone w ten jeden długopis są dostępne w naprawdę atrakcyjnej cenie. Wasze zadanie domowe sprawdzić na naszej stronie, jaka to cena. Oto adapter podróżny, który umożliwi nam podłączenie się do sieci elektrycznej w niemal każdym kraju na świecie. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to dwie wtyczki USB. Nie muszę nikomu tłumaczyć, jak bardzo są w dzisiejszych czasach przydatne. Możemy ładować drobną elektronikę dzięki takim wtyczkom, a sam adapter ukrywa w sobie różne warianty wtyczek, których, tak jak mówiłem, możemy używać w najróżniejszych krajach
na całym świecie. Co ważne, oczywiście możemy znakować ten produkt. W tym wypadku będzie to Tampo Druk i znakowanie wykonamy z góry produktu. Chciałem też zwrócić Waszą uwagę na worek na sznurkach z funkcjonalnością plecaka. Pewnie już znacie tego typu produkty bardzo dobrze, ale myślę, że w tym wypadku to, co rzuci się w oczy najbardziej, to materiał, z którego został wykonany, a to dlatego, że jest to materiał odblaskowy. Czyli zapewni Wam bezpieczeństwo po zmroku, Wam czy też Waszym pociechom. Co ważne, w przypadku tego plecaka jest tu masa miejsca na znakowanie, a wykonamy je w technice sitodruku. Oczywiście, kiedy już zapakujesz swój plecak, worek, ściągnij sznurki i po prostu zarzuć go na plecy, aby wygodnie przemierzać kraj i świat w swoich letnich podróżach. Kolejnym produktem, o którym Wam opowiem, jest ten oto powerbank. Jest to, można powiedzieć, kombajn, ponieważ ma bardzo dużo przydatnych funkcjonalności. Ale najpierw powiem Wam dwa słowa o znakowaniu. W tym wypadku logo naniesiemy przy pomocy graweru, a dodatkową cechą jest to, że miejsce na logo jest podświetlone od dołu, a więc będzie to wyglądać naprawdę fajnie, kiedy będziecie używać tego powerbanka, a Wasze logo na nim będzie podświetlone. Dlaczego mówiłem, że ten powerbank jest wygodniejszy w użyciu niż inne powerbanki? Z prostej przyczyny. Zobaczcie, pierwsza rzecz, ten oto pierścień, który sprawia, że bardzo łatwo trzyma nam się go w ręce. Ale po co trzymać go w ręce? Ano, po to, żeby łatwo doczepić do niego telefon i korzystać z tego telefonu, co najważniejsze, korzystać z tego telefonu podczas, gdy jest on ładowany. Jeżeli kiedykolwiek używaliście standardowych powerbanków, wiecie, że jest to raczej trudne jednocześnie ładować telefon i korzystać z niego. W tym wypadku nie ma żadnego problemu. Pojemność 5000 mAh to prawdopodobnie wystarczająco, abyś naładował swój telefon dwa razy. Oczywiście w zależności od modelu, który posiadasz. Ostatnim produktem, o którym chciałem Wam opowiedzieć, jest ten szklany kubek. Wykonany ze szkła borokrzemowego, które zapewnia większą trwałość, a także większą odporność na temperaturę. Dodatkowo kubek posiada korkową opaskę oraz silikonową pokrywkę. Możesz zastąpić tym kubkiem kubki plastikowe, kubki papierowe. Ta korkowa opaska jest tutaj szczególnie ważna, ponieważ ułatwi pewny chwyt, jeśli chodzi o ten kubek, a także umożliwi nam znakowanie. W tym wypadku jest to grawer albo Tampo Druk. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że spodobały Wam się produkty, które Wam przedstawiłem. Jeżeli chcecie poznać całą naszą ofertę, kontaktujcie się z nami albo odwiedźcie naszą stronę. Tutaj znajdziecie adres. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.